Hello, tutaj TheLolak55, a to jest Need for Speed World i następny odcinek Lolakowego Garażu. Dzisiaj wam zaprezentuję naprawdę piękny samochód, strasznie mi się podoba. I który w sumie jest całkiem dobry. Ma całkiem dobre osiągi w Worldzie. No i którym często dość jeżdżę, bardzo go lubię. I to jest otóż McLaren MP4. Wygląda on właśnie tak. Świetny samochód, naprawdę świetny. Podobają mi się przednie światła, tył mi się podoba. Nie no, jest piękny po prostu, jak dla mnie. Oczywiście. I nie jest taki słaby, ma mocne nitro. Zaraz się o tym przekonacie. Przejedziemy się tutaj na tą autostradę, która jest obok. Widzicie? Dobra. No i co? Jedziemy. Samochód się bardzo ciekawie prowadzi przy moim setupie. Jest dość szybki przede wszystkim. Dobra. No to tak, jeśli chodzi o przyspieszenie, tutaj ja go mam wymaksowanego w klasie A, więc jeśli chodzi o przyspieszenie, to przyspiesza dość, jak dla mnie, średnio, jak na klasę A. Maksymalną prędkość, w sumie mamy tutaj ładną prostą, więc zaraz sprawdzimy ją. Maksymalną prędkość zapewne ma dość wysoką. Na nitrze, bez nitra 327, więc całkiem nieźle. I ten skręt ma tendencję do driftowania, jak w sumie widać, ślizga się trochę, ale ogólnie kąt skrętu jest no, nawet dobry. Ale to driftowanie często mi pomaga przy pokonywaniu zakrętów. Kojarzycie trasę Garden Boulevard? Tam na starcie jest taki skrót. Są takie dwa ostre zakręty w tym skrócie. To właśnie dzięki temu małemu driftowaniu udało mi się nieraz tam przejechać bez przewalenia w ścianę. Więc całkiem nieźle. Dobra. Chodźmy na jakieś wyścigi. Na przykład A-klasówkę. No to może właśnie od niej zaczniemy. Dobra. No to tak. Zaraz się zobaczymy na wyścigu. Za pierwszym razem możliwe, że nie będę miał normalnych graczy. Dobra, jesteśmy na wyścigu. Moimi przeciwnikami jest 911, 997, GT2, GT3 RS zwykłe i M3 GTS. Oh fucking shit. Dobra, już nie mam szans. Zapewne. Ale dobra. Zobaczymy, jak sobie poradzę tutaj, w tej klasówce. O, jeden się rozbił. Chyba jeszcze mam szansę wygrać. Ciśniemy na nitrze. Locha jeszcze włączę. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. O, jest bardzo zły pomysł. O, fucking shit, mówiłem. To nawet masakryczny pomysł. Źle wjechałem w tamten skrót. W każdym razie, Jezus, co jest? Wszyscy mnie wyprzedzają. Dobra, ciśniemy.
No i na razie na trzeciej pozycji. Fuck, jeszcze to dobra. Od razu mówię, że ledwo wszedłem do Worda, od razu zacząłem nagrywać. Nie miałem co robić. Kurde, co to było? Więc moja jazda może pozostawić trochę do życzenia. Kurde, zramował mnie. Lekko. Jezus Maria, no ale przez... nie mogę ominąć drzewek takich. Ale dobra. Proszę bardzo, ostatnia pozycja. Świetnie. Świetny wyścig. Idealnie mi poszło. I dobra. Po tym pierwszym wyścigu widać, że McLaren, mimo iż ma go wymaksowanego, mimo iż ma dobry nitro, to jakoś sobie niezbyt dobrze radzi. I w sumie to jest prawda. Próbowałem nim wygrywać klasówki i powiem szczerze, że nie za dobrze mi szło. Na tyle Zondy F, GT2997, czy to nie wiem, co tam jeszcze było takiego z koksów. Aha, Nismo. No to powiem szczerze, że słabo mi szło, naprawdę słabo. Bardzo ciężko mi wygrywać tym McLarenem klasówki. Ale mimo to polecę ten samochód, bo osiągów jednak nie ma aż tak słabych, jakby się mogło wydawać. I w sumie fajnie się nim jeździ. Dobra, chodźmy jeszcze na jakiś wyścig. Zaraz coś znajdę. Okej. Trasa Nightown Challenge. A tutaj ze mną Lucek jedzie z ZR1. Zobaczmy, który z tych samochodów będzie lepiej się sprawdzi na tej trasie. Pamiętacie, jak mówiłem wcześniej o tym skrócie? Akurat on tutaj jest. Nie, raczej mi się nie uda go przejechać tak jak chciałbym. Ale w miarę mi się udało. Znaczy tak jeszcze nie do końca. A! Ta górka. Często się przewala za nią w jakiegoś trafala. Mi się wydaje, że ZR1 ma trochę lepsze przyspieszenie niż moje MP4. Lucek mnie trochę dogania. MP4 na skokach sobie w sumie nie najgorzej radzi. Są samochody, które o wiele gorzej się sprawują na skokach. Dobra, pierwsze kółko za nami i jedziemy dalej. Fuck. Jeszcze tutaj ludzka. Fuck. Okej. I co sądzicie? Mi się wydaje, że MP4 jest całkiem dobre. Da się nim wygrać na pewno parę klasówek, choć jest to trochę cięższe niż na przykład z Zondą F. Ale mimo to uważam, że to jest piękny samochód. Przede wszystkim z wyglądu mi się podoba, głównie dlatego go kupiłem. Zwaliłem. Dojeżdżamy do mety, zaraz wam jeszcze zaprezentuję, jakie mam części do niego wsadzone. Okej. Okay.
wskoczmy do garażu i zobaczmy, co takiego mam zainstalowanego w moim McLarenie. Więc pierwsze co to skille. Mam same skille na Perfect Start, bo ma mocne nitro i myślę, że Perfect Start bardzo dużą daje mi przewagę na starcie, no. Dzięki czemu będę mógł próbować utrzymać pozycję dość dobrą jazdą. Aftermarket Shop teraz, czyli sklep z częściami wizualnymi. Ten grill mi się tutaj podoba. Możecie już zaobserwować przynajmniej jedną część, a nawet dwie. To są właśnie felgi i tablica Earl. Mamy tutaj nawet bodykity. Wyglądają one tak. Jeden taki. Taki w miarę. Drugi taki. Poszerza samochód. Trochę dziwnie teraz wygląda, powiem szczerze. Płaski myślę, że przez to mi się nie podoba zbyt. Ten, w sumie brzydkie są te bodykity i dla mnie. Jeszcze mamy na pewno spoilery. Spoilery wyglądają tak, totalna masakra. Ja osobiście już bym wolał wsunąć spoiler. Choć, no. Najlepiej wygląda z tym standardowym. Normalnie przy hamowaniu czy przy wysokiej prędkości te spoiler fajnie się tak obkręca. Ale oczywiście to jest Ward. Ona ma. I nie ma takich bajerów. Maski wyglądają tak. Super. I to wszystko w sumie. I teraz jeszcze zobaczmy, jakie mamy części do tuningu zainstalowane. No to mam coś tu z tyłu. Same, prawie same Amerykonzo. I jedna Ventura Pro silnik. I widzieliście, jak jeździ przy tym ustawieniu. Ej, dla mnie nawet w porządku. Jeśli chodzi o wygląd, to tutaj możecie się przyjrzeć. Kolor jest trochę inny niż biały. To jest taki biały z lekką żółcią. Przez to wychodzi taki lekki kremowy. No i czarny pasek. Myślę, że pasuje do tego samochodu. I to tyle. Zobaczmy jeszcze, czy stoi, jest u dealera, a jeśli jest, to po ile stoi. Gdzie tu jest McLaren? Tu jest. Niestety nie ma u dealera. Ale jeśli będzie, to będzie prawdopodobnie na jakiejś promocji. I będzie kosztował pewnie około 3000 lub więcej. Max do 5. Dobra. To tyle, jeśli o to chodzi. Więc mamy podsumowanie. Samochód się trochę ślizga, nawet bardziej niż trochę, ale ten ślizg można fajnie wykorzystać. Znowu wspomnienie o tamtym skrócie. Przyspieszenie ma dość słabe jak dla mnie na klasę. Maksymalna prędkość to jest 327 z nitrem 355. I w sumie przyspieszenie, no jeśli chodzi o to przyspieszenie, to w sumie na całym zakresie obrotów słabo przyspiesza. Niestety, w sensie nie słabo, a średnio. Może tak. No to chyba tyle. Więc parę na trzy magiczne słowa. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Siema!